waiting for God in my neighborhood. With all the old buildings stood, they keep digging it down and down, so that the cars can live underground. They're swinging out a wrecking ball through these laughing plaster walls. It's letting all the shadows free, the ones I wish to follow me. Outside a bar near the record store, better than condos for a year and more. Now that our haunts have taken flight and been replaced with construction sites, oh how I feel like a stranger here, searching for something that's disappeared. Digging for gold in my neighborhood, for what they say is the greater good. But all I see is a long goodbye, a requiem for a skyline. Seems I never stop losing you, 'cause every die becomes something new. And all our ghosts get swept away. It didn't used to be this way. Be this way, be this way. Faith in geography to hold you in my memory. I'm sifting through these wreckage piles, through the rubble of bricks and wires, looking for something I'll never find, looking for something I'll never find. Digging for gold in my neighborhood, where all the old buildings stood. They keep digging it down and down, so that the cars can live underground. Seems I never stop losing you, 'cause every die becomes something new. And all our ghosts get swept away. It didn't used to be this way. It didn't used to be this way. Na kolejne spotkanie Ligi Weekendowej Mistrzostw Fut zapraszają Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. W tym turnieju grają tylko klasowe drużyny, więc możemy mieć pewność, że następne dwie godziny będą pełne emocji i widowiskowych zagrań. Przyjrzyjmy się ustawieniu drużyny na boisku. No strzela! Pierwsza bramka w tym meczu i mam nadzieję, że nie ostatnia. Dobra dyspozycja strzelecka zawodników z pierwszej linii to podstawa, a tu możemy spodziewać się jeszcze wielu świetnych akcji. Jest 1-0, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Douglas Costa. Bruno Fernandes. Out. Za chwilę rozpoczną od rzutu. Cuadrado szykuje się. Ma trochę wolnego mi... Mertens! Co to była za interwencja? Wybili piłkę, ale będzie rzut rożny. Dogranie piłki z rzut rożnego. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Oddaje strzał. Jest! Mamy bramkę! Ależ uderzenie z przewrotki! No nie wierzę! Technika, orientacja w sytuacji, ustawienie, wszystko zagrało, wyszło rewelacyjnie!
Spójrzmy na tę przewrotkę w powtórce. Kapitalnie wymierzył strzał poza zasięgiem ramion bramkarza. Ten zawodnik lubi zaskakiwać widowiskowymi akcjami. No i wracamy właściwie do początku. 1-1. W ostatniej chwili przejęli. Nicolas Tagliafico. No, mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Chiellini, Bruno Fernandes, Nicolas Tagliafico. Dośrodkowanie, w pole karne, walczą piłkarze o pozycję. Dobrze ustawiony bramkarz wypiąskował to dośrodkowanie. Nie dawali rywalom spokoju, aż wreszcie udało im się przejąć piłkę w środku boiska. Douglas Costa. Zacentrował, teraz tylko dobrze uderzyć. Niebezpieczny strzał, wychwycony przez bramkarza. João Cancelo. Mertens. Neymar sam bez skrzydle, popatrzmy. To może im dać prowadzenie. Tak, tak, proszę Państwa, jest gol! Ależ on się teraz cieszy! Ależ piękna cała ta akcja. Seria podań, doskonałe wyjście na pozycję i fantastyczne wykończenie. Lepiej nie ma... Można było tego zrobić. Nadal nikt nie może być spokojny. Jest 2-1. Bonucci. Douglas Costa. Ma teraz sporo miejsca na skrzydle. Mamy centrę do Mandzukicia. Słusznie, w myśl teorii, byle dalej od własnej bramki. Zdecydował się na strzał i broni Courtois. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Piłka w pole karne, są tam koledzy. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Przy piłce Stoiczkow. Prostopadłe podanie Neymara. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Bruno Fernandes, Mandzukic, Douglas Costa. Piłka zagrana w pole karne, czy któryś z nich do niej dojdzie? Piłka wybita z pola karnego. Neymar. W pole karne dogrywa Neymar. Dośrodkowanie ładne, ale co z tego, skoro nie do... Będzie strzelał? Niesamowite, broni Ederson. Obrona wybija, będzie rzut rożny. Dośrodkowanie z rzut rożnego. Gol! Kolejny do kolekcji, mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! Ależ uwolnił się spod opieki głową. Pięknie umieścił piłkę w bramce. Znakomite zagranie, tak jak i cała akcja. 3-1, spora zaliczka, ale jeszcze nie gwarancja zwycięstwa. Messi. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Bonucci, Nicolas Tagliafico.
Ależ pechowe podanie i strata. Lionel Messi. Ależ teraz luka na skrzydle. Dries Mertens. Dybala. Ładnie grają. Taka klepka w języku. Jest szansa. Oj, niestety, chybił, ale dosłownie o włos. Mertens. Luis Suarez. Bruno Fernandes. Co za uderzenie! Płacz! Ależ bliski strzelenia gola. Aj, szkoda, gwizdek sędziego spalony. Messi. Neymar. No tak, tu na pewno był spalony, choć minimalny. Obrońcy stanęli na wysokości zadania, choć i tak nie było większych szans na zagrożenie bramce. Podanie na wolne pole, ale zareagowali. Lionel Messi. Oddalają grę od strefy obronnej. Suarez! Znakomita reakcja, świetnie obroniony strzał. A czasu nie było wiele, bo strzał kąśliwy i z bliska. Brawo! Naprawdę należą się pochwały za tę interwencję. Dybala do przodu. Skuteczna interwencja, ale grają dalej. Teraz przejęli to podanie i co dalej? Grę wznowią rywale. Sędzia odgwizdał spalonego. No i przejęli w ostatniej chwili. Douglas Costa. Dybala rusza skrzydłem, ma sporo miejsca. Może dośrodkowywać. Douglas Costa! Jest bramka! Proszę tylko spojrzeć na tę radość kibiców na trybunach. Kapitalny! Trudny do obrony strzał w górny róg i mamy naprawdę ładną bramkę, zasłużone brawa. 3-2. Różnica jednej bramki jest zawsze do odrobienia. Spodziewam się walki. Neymar. Koniec pierwszej połowy. 3-2. 5 bramek. Było co oglądać. Pierwszą połowę może zaliczyć zdecydowanie do udanych. Pokazał się z dobrej strony. To był na Przed nami drugie 45 minut tego spotkania w lidze weekendowej Mistrzostw Fut. Obaj trenerzy po wyjściu z szatni co chwila dyskutują ze swoimi asystentami. Widać, że nieustannie analizują sytuację i są gotowi reagować na wydarzenia na boisku. Dobra okazja. Gol! Mamy wyrównującą bramkę. Spotkanie nabrało rumieńców. Oba zespoły pokazały już, co potrafią w polu karnym rywala. Teraz czekamy na odpowiedź, a z nami pewnie wielu kibiców. Nie dali przeciwnikom powiększyć przewagi, odskoczyć, wyrównująca bramka, no i wszystko zaczyna się od nowa. Juan Cuadrado. Dybala.
Cuadrado. Piłka w pole karne, są tam koledzy. Oczami wyobraźni widzieliśmy już piłkę wszędzie. Ależ popatrzmy, co się teraz stało. Dries Mertens. Juan Cuadrado. Bruno Fernandes. Dybala. Douglas Costa. Douglas Costa! No, gdyby nie spudłował, a tak remis. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Ładnie po skrzydle. Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. Messi, a jednak na offside. Gdzie? Messi. Gareth Bale. No, już blisko pole karne. Messi. Neymar. Cuadrado. Łatwo, łatwo, za łatwo oddali tę piłkę. No, prawie, 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 ale nie opanował piłki. Gareth Bale. Wygrany ten pojedynek 1-1. Ach, imponuje dzisiaj tymi podaniami. Zupełnie niepotrzebna strata, źle wymierzone podanie. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył. Strata piłki. Centra w pole karne, Dybala walczy o pozycję. No, można powiedzieć, że bez wysiłku obronił ten strzał głową. Takie uderzenia to dla niego bułka z masłem. Żeby go pokonać, trzeba się bardziej przyłożyć. Out. Za chwilę rozpoczną od rzutu. Sporo miejsca na skrzydle. Neymar. Jest rzut rożny, stały fragment. Jak to wykorzystają? Słychać ożywienie na trybunach. Kibice już się niecierpliwili. Może teraz obejmą prowadzenie. Dośrodkowanie, piłka w polu karnym, ale bramkarz górą. Piłka poza linią boczną, za moment wznowią z autu. Luis Suarez. Mertens. Bruno Fernandes. Może teraz ruszyć skrzydłem. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. Dobra decyzja arbitra. Drużyna będzie egzekwowała piłkę z rzutu wolnego. Mertens. Ależ nieudane podanie, co za głupia strata. Dobrze, wzdłuż linii bocznej. No, to było ostre wejście. Sędzia pokazał mu żółty kartonik. I jak najbardziej zasłużenie. Zobaczmy powtórkę. Tak, nie ma żadnych wątpliwości. To był faul. Stały fragment z boku boiska, więc najprawdopodobniej za chwilę zobaczymy centrę w pole karne. Pewna interwencja Edersona. Nie dał się zaskoczyć. Dybala. Ma teraz sporo miejsca na skrzydle. Próbował, ale nie udało się. 15 minut pozostało do końca regulaminowego czasu gry. Costa. Gareth Bale.
Dobrze udało się przeciąć to podanie. Interwencja bramkarza udana, dalekie wybicie. Mario Mandzukić. Piłka nie znalazła adresata i wyszła na aut. Grę wznowią rywale. Douglas Costa. Przejęli piłkę, popatrzmy. Piłka w pole karne, przed bramkę, do Neymara. Będą szukać teraz okazji do kontry. Ostatnie 9 minut drugiej połowy przed nami. Neymar ma miejsce na skrzydle? Nie jest sam, obok partnerzy. Bruno Fernandes. Douglas Costa. Ale szpech, piłka ląduje w prosu przeciwnika. Dries Mertens. Juan Cuadrado. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Dybala! Tak jest! Bramka i to jaka! To był strzał, jakie rzadko oglądamy. Mógłbym powiedzieć, zamawiamy, Jacek, więcej takich strzałów. O, popieram, poprosimy takie w każdym meczu. To trafienie może zaważyć na przebiegu całego spotkania. Niezmiernie ważna bramka. W tej chwili jest 4-3. Oba zespoły walczą z pełną determinacją. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Alexander Arnold. Bruno Fernandes. Neymar. To może być ostatnia szansa na to, by wyrównać w tym spotkaniu. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Gareth Bale. Gospodarze wciąż tracą jedną bramkę. Może teraz, ależ atmosfera wzmaga się do Pink fanów. Lionel Messi. Strata, co zrobi przeciwnik? Ten gwizdek oznacza koniec meczu. Świetnie komentuje się mecze, w których tyle razy można krzyknąć gol. Masz rację, dodam tylko, że wiele z tych bramek było pierwszej jakości. Na kolejne spotkanie Ligi Weekendowej Mistrzostw Fut zapraszają Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. W tym turnieju grają tylko klasowe drużyny, więc możemy mieć pewność, że następne dwie godziny będą pełne emocji i widowiskowych zagrań. Realizator prezentuje nam teraz ustawienie drużyny. Trener zdecydował się ustawić drużynę ofensywnie. Czwórką w obronie, trójką w pomocy i szeroko rozstawioną trójką w ataku. W systemie 4-3-3 ze skrzydłowymi zawodnicy ofensywni grający na skrzydłach rozciągają linię obrony drużyny przeciwnej. Z kolei pomocnicy trzymają się blisko siebie i przesuwają razem, żeby pomóc w uzyskaniu przewagi w ataku. Na ekranach widzimy, jak zespół będzie ustawiony na boisku.
Trener zdecydował się na system 4-4-2 z defensywnym pomocnikiem cofniętym za linię pomocy. Celem jest... Oddaje strzał! Aj, niewiele brakowało, niestety! Leo Messi do przełomowych, aby uzbierać 50 goli dla swojego obecnego klubu. Czy w tym spotkaniu da radę? Myślę, że tak. W futbolu bramki nie są niczym nad... Jak to wpadnie, będą prowadzić. I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Szybko zaczęli kanonadę. Zastanawiam się, czy równie szybko padną kolejne gole. Czy raczej opadną emocje i siądzie tempo tego pojedynku. Ale świetnie rozegrana ta akcja. Piłka umieszczona celnie w bramce. Idealne dośrodkowanie z lewej, ładne wykończenie akcji i bramkarz nie ma nic do powiedzenia. Tak się zdobywa gole, proszę Państwa. Co za główka, kapitalna bramka, znalazł się w idealnym miejscu. Wielokrotnie powtarzałem, piłkarz też musi pracować głową. No i strzał poszybował w trybuny. Technicznie był całkiem niezły, gdyby przymierzył metr niżej, mogło być groźnie. Ryzykownie, ale udanie. Akcja skrzydłem. Lionel Messi. Neymar, podniesiona chorągiewka liniowego, spalony. Suarez. Richarlison. Oskar. Lukas. Piłka na dalszy słupek. Szkoda, próbował dośrodkowaniem znaleźć swojego partnera, ale zabrakło kilku centymetrów. Luis Suarez. Gareth Bale. Rozpoczną grę od wrzutu z autu. Teraz Stoiczkow. Sprytnie teraz. Bale dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Mogą teraz skarcić rywali. No błąd, strata. Neymar ma czas i miejsce. Ma na skrzydle dużo swobody. Skuteczna obrona bramkarza. Piłka nadal w grze. No, pokazał teraz, że jest ostoją linii obronnej swojego zespołu. Brawa za to wybicie. Piłka poza linią boczną. Wrzut z autu. Ładnie pomyślane. Dobre podanie na wolne pole. Dobrze, pewnie się bronili. Z tej akcji już nic nie będzie. Ale szpech. Piłka ląduje wprost u przeciwnika. Oskar, Lukas, przejęcie w obronie i koniec ataku. Oskar, Richarlison, podanie górą, Douglas Costa, ma trochę miejsca. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Udanie broni, piłka cały czas w grze.
strata piłki. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. I za moment gra zostanie wznowiona z rzutu wolnego. Gareth Bale. Szansa na dośrodkowanie. I będzie rzut rożny. Do grania piłki z rzut rożnego. Bramkarz ruszył do piłki i ubiegł rywali. Wspaniale przechwycił. Douglas Costa. No, z tego miejsca można strzelać. Douglas Costa! Ależ parada! Strata, co zrobi przeciwnik? Teraz na skrzydle niekryty Messi. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Lukas. Richarlison. Neymar. I piłkę przejmuje Dani Alves. Lukas. W ostatniej chwili przejęli. Idealny przechwyt. Na połowie rywala już ruszają z kontrą. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Dobrze, ucieka obrońcom. W pole karne dogrywa Neymar. Ojej, nie ma bramki, poprzeczka, a piłka nadal w grze. Gabriel Jesus. No, przegrywający dostali teraz prezent od losu. Po pierwszych 45 minutach mamy wynik 1-0. Co twoim zdaniem pokazał w pierwszej połowie Gareth Bale? To był dobry występ do przerwy. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. I druga połowa meczu Ligi Weekendowej Mistrzostw Fut. Ruszyli. No, jestem ciekaw, jak trenerzy zareagują na boiskowe wydarzenia. Przerwa w meczu często sprawia, że obraz gry zmienia się dramatycznie. Dośrodkowanie na bliższy słupek. To było ładne dośrodkowanie. To będzie rzut wolny. Gabriel Jesus. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Douglas Costa. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. Szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony.
Kibice gości wyraźnie poirytowani postawą drużyny gospodarzy żądają od sędziego reakcji na niesportowe zachowanie. Może i mają trochę racji, ale trudno się jednak dziwić, że wygrywający zespół gra na czas. Obecny wynik jak najbardziej ich satysfakcjonuje. David Luiz. Oscar. Gabriel Jesus. Sergio. Czy zdoła wyrównać? Za bardzo podszedł pod ten strzał wysoko nad bramką. Gabriel Jesus. Neymar. Ma do kogo zagrać. Sędzia pokazuje, że rozpoczną od rzutu z autu. Luis Suarez. Ależ nieudane podanie, co za głupia strata. Genialne podanie. Ma możliwość dośrodkować. I będziemy mieli rzut rożny. Coming off the pitch, number 5, Lucas. Coming onto the pitch, number 7, Tyson. Piłka z rzutu rożnego leci w pole karne. Jest! Kolejna bramka! I mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Piękna bramka zdobyta przez obrońcę. Ma chłopak talent, ale też pozwalają mu grać ofensywnie. No i prowadzą w tym spotkaniu 2-0. Richarlison. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Zdążył w ostatniej chwili. Messi, ładne, prostopadłe zagranie. Neymar! Ach, dobrze teraz interweniował. Gwizdek i mamy rzut wolny. Wielu na jego miejscu by tego nie wybroniło. Co za parada. Tyson. Oscar. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Szansa na zmniejszenie rozmiaru porażki. Wybili piłkę, ale będzie rzut rożny. Rzut rożny. Szansa! Aj, piłka uderza w poprzeczkę i opuszcza boisko. Gareth Bale. Niewiele zabrakło, żeby ta piłka odbiła się do środka i zatrzepotała w siatce.
Luis Suarez. Znakomite podanie Suareza na wolne pole. Jest szansa. No, piłka opuściła boisko. Będziemy mieli rzut rożny. Dośrodkowanie z rożnego w szesnastkę. Udana interwencja bramkarza, ale piłka wciąż w grze. Szansa na dośrodkowanie. Może stąd strzelać. Dobrze się znalazł bramkarz, ale to nie koniec zagrożenia. Kolejny raz ratuje zespół. Świetnie złapał. Znakomity zwód, pewnie mija obrońcę. Jordi Alba. Piłka poza linią boczną, rzut z autu. Dani Alves. Dobrze, w sukurs idzie mu partner z drużyny. Ach, imponuje dzisiaj tymi podaniami. Ostatnie 9 minut drugiej połowy przed nami. Oskar. No, z tego miejsca można strzelać. Może zdecydować się na strzał. Skuteczna interwencja, ale grają dalej. Przy piłce Stoiczkow. Prostopadle za linię obrony. Zupełnie niepotrzebna strata. Źle wymierzone. Bardzo dokładnie. Wprost za plecy obrońców. I walczyli rzut rożny. No, trybuny aż drżą od dopingu kibiców zespołu faworytów w tym spotkaniu. Przyszli tu świętować zwycięstwo i niczym mniej się nie zadowolą. Z takim 12 zawodnikiem powinno być piłkarzom łatwiej. Centruje z rogu w pole karne. William José. Douglas Costa. Marcelo. Pozostały ostatnie 3 minuty do końcowego gwizdka. Gareth Bale. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Oskar. The fourth official has indicated there will be a minimum of 4 minutes of time. Przejęli piłkę, popatrzmy. No, strzela! No, udało się przejąć. Mecz właśnie się zakończył. Koniec spotkania i wygrana drużyny, która rzadziej była przy piłce. Może i była.